Cześć wszystkim, witam was z powrotem. Zobaczcie, to jest efekt. Sobie zrobię zbliżenie, żeby się... O! To jest efekt mojej pracy. Może łańcuch wydaje się, że jest jeszcze zardzewiały, bo jeszcze coś tam widać. Ale zobaczcie, posłuchajcie tego. Żadnego zgrzytu, nic. Pięknie pracuje. No. No dlaczego mi się... O! O właśnie, o to mi chodziło. Zobaczcie. Może, powiem wam szczerze, może wam się wydaje, że mamy na nim szlam jeszcze. Ale to jest tylko olej. To jest tylko olej do smarowania łańcuchów. To nie jest reklama tej firmy, ani reklama produktu, tylko po prostu pokazuje, że... Nie polecam olejków do smarowania w sprayu. Znaczy smaru do łańcuchów w sprayu, bo jak się popryskacie na tarcze hamulcowe, jak w moim przypadku, to będziecie musieli długo jeździć no, z delikatnie zaciśnionymi klockami na tarczy, żeby zetrzeć warstwę, która nasiąkła i nie trzeba wypalać. Bo ja w swoim przypadku powiem wam, że jak chcę popryskałem przypadkiem na tylnią tarczę, ale pokazuję wam przednią. To jeździłem chyba z tydzień czasu z przyciśniętym delikatnie hamulcem, aż warstwę, która naciągnęła smaru do łańcucha, po prostu się starła i tyle. Powiem wam szczerze, bo chcę to przy was zrobić, żebyście byli świadkami, że ja w chuja nie walę, jak niektórzy mi zarzucają. Przejdziemy sobie, bo potrzebujemy szmatę. A to jest moje cudo Rock Rider. Oczywiście wiem, że jest troszkę brudny napęd, bo dzisiaj było jeżdżone, ale zobaczcie. Całą zimę. Tak czyściutki jest napędzik całą zimę. I było jeżdżone. I opony nabite na 4 bary. I jest jeżdżone. Więc... Tutaj pan kolega Dudek, który mi coś tam napisał, to się chyba pieprzną zdrowo. Bo pan kolega Dudek to chyba nie pomyślał, co on pisze. Sobie zastopuję, bo będę chciał go przetrzeć. Dobra, przetarłem troszeczkę łańcuch. Zobaczcie. O, tu przepraszam bardzo. Przetarłem go z nadmiaru smaru. Wiadomo, że będzie jeszcze coś tam widać korozję, ale tak jest lepiej, powiem wam, moi drodzy, niż było. Przypominam, że ten łańcuch był skorodowany na maksa, że prawie w ogóle już się nie ruszał. Więc jak każdy mówi z was Coca-Colą, Coca-Colą, tak? Może powiem inaczej. Jeżeli ktoś ma jakiś ząb swój wybity, to wrzućcie go sobie do Coca-Coli i zobaczcie po 24 godzinach, co z niego zostanie. Coca-Cola działa jak no dosłownie kwas rozpuszczający. Degraduje wam łańcuch. Co z tego, że ona zdejmie warstwę rdzy, ale też zdegraduje wam ogniwa. Ja nie polecam. Chcecie sobie użyć Coca-Coli, to wlejcie sobie 2 litry Coca-Coli do spłuczki w kiblu i pozbędziecie się kamienia. Mogę wam polecić, to działa. Tylko wpierw zalejcie spłuczkę ciepłą wodą. Wiadomo, że linka skorodowana, ale wiecie, przetrzeć to nie jest problem. Wiecie, to jest właśnie, zobaczcie. Przypatrzcie się bardzo dobrze. To jest właśnie efekt jazdy po Warszawie. Solanka. Solanka bardzo degraduje elementy roweru. Zresztą widać na oponie.
Ten biały nalot to jest sól drogowa. Kij w oko wszystkim drogowcom w Polsce, bo to wasza wina, zastosowanie gówna, a wystarczyłoby piaskiem sypać. Ten sam efekt. No więc łańcuch jest naprawiony. Coś tam w kole stuka, bo tam pewnie do regeneracji, pewnie kulki będzie nowe, trzeba uzupełnić, coś tam wymienić, ale słyszeliście, jak ogniwa pięknie pracują. Zobaczcie, przypatrzcie się, wszystkie ogniwa bardzo ładnie pracują, bez zarzutu, nie ma problemu, oczywiście kółeczka smarowane, łożyska wyciągane, wszystko smarowane. Tutaj pan Marcin Dudek się dopierdala o to, że te kółeczka to trochę zużyte, no wiesz co, byś to wymienił. Panie kolego, to było tak od nowości, to nawet nie jest starte jeszcze. Przypatrz się, że to kółeczko doskonale wchodzi. To nie ma mieć ząbków w chuj długich, to ma jedynie doskonale wpasowywać się w łańcuch i go prowadzić poprzez kółeczko do ostatniego kółeczka na kasetę, poprzez kasetę prowadzi go na korbę, z korby wraca z powrotem. To nie ma być kurwa ząbków, o, jak tutaj, takich długich, tylko to ma być tylko takie, żeby to było prowadzenie. Ja rozumiem, panie kolego, że to masz krosa, masz kłada, że masz pieniądze, poczesz stać, ale użyłbyś trochę mózgu i pomyślał, bo trochę, panie kolego, to te, powiem może inaczej, trochę, panie kolego, to te wywyższanie się ponad wszystkich, to trochę ci szereg komórek spaliło chyba, powiem tak. No oczywiście nowa zapinka do łańcucha, bo tamta to się po prostu rozsypała ze starości, po prostu bok ogniwa pęk i po prostu tego nie da się naprawić, nie próbujcie tego lutować, bo to wam nie wytrzyma, ale ani spawać, bo to jest głupotą w ogóle. Ten rower działa, on i tak będzie szedł wiosną do remontu, ale to działa, powiem wam szczerze, tyle lat co ta przykładnia ma. Wiem, że widać tu szambo, ale to jest tylko przykładowe szambo, bo i tak to będzie wiosną myte wszystko na nowo. Myte tego zabezpieczenia bocznego nie będę w ogóle czyścił, konserwował, bo to nie ma sensu. Jedynie co zrobię, to odkręcę to i tu poczyszczę wszystko. Ale tak powiem wam szczerze, że zobaczcie. To wszystko, co tak wygląda, jakby to było skorodowane, też wszystko z tego zapięcia. Więc naprawdę, ja rozumiem, że oglądacie tutoriale na Facebooku, jak czyścić łańcuch. Ja polecam swój film, gdzie pokazuję, gdzie namaczam łańcuch przez tydzień w benzynie, a potem go wyjmuję i magicznym sposobem, dosłownie jak to mówił Jaś Fasola, magic, zaczyna działać. No nawet Hermiona Granger, Harry Potter i Ron Wesley to normalnie by oczy wytrzeszczyli. Że Mugol bez użycia magii stworzył coś. No a Dumbledore to by padł na zawał. No. Więc naprawdę, może wam się wydawać, że ten łańcuch jest jeszcze gównem oblepiony, ale to wam się zdaje, bo to jest poblask i jeszcze elementy rdzy, które jednak zostały. Bo bądźmy realistami, wszystkiego się nie da nigdy wybić, ale i tak kurde osiągnąłem poziom Falcon. Skoro doprowadziłem to z totalnej ruiny do użyteczności. Ja tym dzisiaj jeździłem i powiem szczerze, dopierdala jak no, ślimak na sterydach. Wiadomo, że ten rower to już, wiecie, solanka niszczy i nawet jakbyście to, nie wiem jak wyczyścili, zakonserwowali, to solanka i tak wam to zniszczy, bo to jest solanka, to jest sól techniczna, tak zwana. Szprychy
Po samych szprychach widać, co ta solanka z nimi robi. No ludzie, no bądźmy realistami, ale zimą nie konserwuje się tak bardzo roweru, bo to nie ma sensu. Bo czego wy nie użyjecie, to ta solanka wam to wypłucze. Ja już nie oglądam nawet takich kolesi jak Porady Rowerowe czy Szajbajk. Szajbajk to w ogóle powinien usunąć kanał, bo to są no, ostatnio odpierdala, coś w ogóle są cuda na widłach. Ja tylko pokazuję, że zwykłym, jak to się mówi, wiejskim myśleniem i umiejętnością rozwiązywania problemów można sobie poradzić ze wszystkim dosłownie. I ta kaseta, bo to nie jest wolny obiekt. O nie, moje dzieci, to nie jest wolny obiekt. To jest kaseta ośmiorzędowa. A czego używamy do odkręcenia kasety? Używamy specjalnego klucza z łańcuszkiem, a także nasadki, którą wkładamy w to miejsce i przekręcamy. I tak odkręcamy kasetę. A nie wolny obiekt. Wolny obiekt to wystarczy włożyć kluczyk i przekręcić. Już macie odkręcony. A kasetę zdejmuje się deczko inaczej. Ale to pewnie wiecie. Zaraz się pewnie pod tym filmem wysypie kupę hejterów. Jak zwykle. Tylko jestem ciekaw, czy ci hejterzy w ogóle wiedzą, co oni piszą. Bo większość pisze od razu, co im do pustego łba wejdzie, a potem, no, a potem edytują. A jeżeli komentarz jest edytowany, to znaczy, że macie prawo takiego hejtera zwalić, na czym świat stoi. Bo już nie chcę przeklinać. No. Tak samo tutaj przednie koło. Też korozja od solanki. Proszę bardzo. Ja tego nawet nie będę czyścił. Zostawiam to jak jest, bo to nie ma sensu teraz. Teraz jak jest taka pogoda, jest szambo na ulicach, to nie ma sensu po prostu, żebym ja mu ten rower czyścił, bo to jest bezsensowne. Po prostu co ja zrobię, to zaraz będzie to samo. To już bardziej mi pasuje poczekać do wiosny i dopiero to zrobić. Jak już będzie popsychają ulicę i ta solanka wsiąknie mniej więcej w ziemię. No, dobra, trzymajcie się. Na razie.